Witam Państwa w programie pod egidą starosty oświęcimskiego, młodszy inspektor Bogdan Syrek, nowy szef oświęcimskiej policji powiatowej. Bardzo mi miło, dzień dobry. Panie komendancie, jak Pan się czuje w Oświęcimiu, w powiecie oświęcimskim? Przyszedł Pan do nas z Krakowa. Panie redaktorze, szanowni Państwo, ja myślę, że Kraków od Oświęcimia nie leży aż tak daleko, żeby specyfika pracy policji i zadania, które są do zrealizowania, były diametralnie różne. Natomiast pewnie mam jakieś piętno dużego miasta, z którego przyszedłem, pewnie patrzę trochę inaczej na powiat oświęcimski. Natomiast po tych paru dniach, kiedy tu jestem, to jest w granicach miesiąc? Prawie 2 miesięcy już będzie. I powiem, że zaczyna mnie się tu strasznie podobać. I w sensie pracy policyjnej, i w sensie regionu, do którego przyszedłem tutaj pracować. I powiem, że może jest inaczej, ale jeżeli chodzi o realizację zadań, to na pewno nie aż tak dużo różni się Kraków od Oświęcimia, żebyśmy tutaj te wszystkie rzeczy, które robi Policja Krakowska, nie robiła na pewno w Oświęcimiu. Na pewno je robimy i myślę, że czasami nawet chyba z lepszym skutkiem niż w Krakowie. Ale w Krakowie w większej skali. Tam miał Pan 2000 podkomendnych, ponad pewnie. Tutaj jest około 250. Ale nie ilość, lecz jakość oczywiście, prawda? Jak Pan ocenia ten zespół oświęcimski? Znaczy, mnie się wydaje, że tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o policjantów, to oni potrafią pracować, mają umiejętności całkiem niezłe. Złego słowa nie mogę powiedzieć o swoich tutaj policjantach, dlatego że przy okazji wielu rzeczy, które tutaj robiłem przez te ostatnie 2 miesiące, mam taki obraz tych policjantów, którzy swoim zaangażowaniem, takim profesjonalizmem i umiejętnościami potrafią naprawdę złapać za serce momentami, bo jak człowiek przychodzi do mniejszej jednostki, zawsze mu się wydaje, że tu jest tak troszeczkę inaczej. A tu nie, bo wręcz przeciwnie, ludzie są zaangażowani, potrafią pracować, mają te umiejętności. No i to, co ważne jest dla każdego przełożonego, oni są również otwarci. To jest, tutaj ludzie chodzą uśmiechnięci, zadowoleni. No powiem szczerze, że troszkę mnie to na początku zaskoczyło, ale bardzo miło i... Czyżby nie bali się nowego szefa? Znaczy, oni się nie muszą bać. Oni mają pracować, a mając umiejętności, myślę, że sobie świetnie z tym będą radzić. Ja jestem od tego, żeby wskazywać kierunki i nagradzać. Czy są takie pola, które można, na bazie pańskich doświadczeń, które można przenieść z Krakowa do Oświęcimia? Takie może sytuacje kryzysowe, sport, wielkie wydarzenia, organizacja imprez, na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę? Znaczy, myślę, że tak, że ja tutaj po prostu w sensie i widowisk takich sportowych typu mecze potrafię to szybko i sprawnie ocenić w sensie zapotrzebowania na siły policyjne, na sposób rządzenia tym, czy zrobić z tego powiedzmy tylko wysłać 2 policjantów i ocenić sytuację, żeby reagowali, gdy coś się stanie, czy też trzeba się przygotować, jak powiedzmy, do meczu z Andrychowem czy innym, gdzie tutaj wiemy, że to zagrożenie jest diagnozowane i jest na tyle prawdopodobne, że należy te siły użyć większych sił. No i przygotować się na to, że po terenie powiatu mogą jeszcze pohasać, bo kibice mają to do siebie, że czasami różne dziwne rzeczy im przychodzą do głowy, lubią sobie zrobić coś w rodzaju promocji na stacji benzynowej, lubią przypadkowego gdzieś tam kierującego jakimś pojazdem. Ja to zawsze mówię oklepać, ale to jest brzydkie słowo, po prostu. Ale wiem, o co chodzi, tak? Po prostu mu tam gdzieś umilić życie. No i trzeba być na to wszystko przygotowany, na tyle czujnym, wiedzieć, gdzie porozstawiać te siły, żeby reagować zarówno przy wjeździe tych kibiców, jak i przy wyjeździe. No i sam mecz, że tak powiem, jest generalnie chyba najłatwiejszy do zabezpieczenia, bo mamy tych ludzi w jednym miejscu. Więc to z punktu widzenia policyjnego strategicznie jest najprostsze. Ma się siły, ma się przeciwnika. W Krakowie tych kibiców było nieco więcej. No tak. Na stadionie ilu? Powiem, że jeżeli chodzi o stadiony krakowskie, to jest tak średnio około 25 tysięcy przy dużych meczach, natomiast 10, 12 przy tych mniejszych. Z przeciwnikiem, który jest, że tak powiem, mniej znany, bo spada z tabeli albo coś, bo to wszystko trzeba zawsze wziąć pod uwagę, żeby zestawić tak jakby w sensie oceny i ryzyka i potem ilości policjantów kierowanych do służby. Nie może ich po prostu być za dużo, ale za mało na pewno. Za Panem też marsz żywych zabezpieczał Pan imprezę, jak wrażenia? Znaczy, to już ta specyfika oświęcimska, nazwijmy. Powiem, że to jest troszeczkę inne zabezpieczenie z tym, z którym ja się spotykałem w Krakowie. Natomiast jeżeli chodzi o marsz żywych, on się zawsze rozpoczyna w Krakowie. No i jest szereg takich rzeczy, kiedy te grupy z Izraela przyjeżdżają, te autokary do synagog, do Płaszowa. Także powiem tak, jeżeli mogę, to klient nie jest mi obcy. Natomiast różnica polega przede wszystkim w tym, jak wygląda tutaj zabezpieczenie. Tutaj to jest taka duża uroczystość, wymiar tego jest taki bardziej
Podniosły. Podniosły. Widzi się, kto przyjeżdża, widzi się te wszystkie osoby, które tak jakby w Krakowie, no gdzieś tam są w tych różnych miejscach, ale tu są w jednym, w tym samym i wszyscy są razem, więc to też budzi taki obraz po prostu inny, jeżeli chodzi o grupy izraelskie na terenie Oświęcimia w porównaniu z Krakowem. Tam to jest rozproszone, widzi się te autokary, pewne miejsca, gdzie przyjeżdżają na mieście ludzi, którzy chodzą z tymi chustami, no wiadomo, że są. Natomiast tutaj to jest wszystko scentralizowane. To jest w jednym miejscu, w stosunkowo krótkim okresie czasu. No i bardziej takie przedsięwzięcie logistyczne, w sensie przyjazdu, zabezpieczenia, bezpieczeństwa na terenie, a potem wyjazdu. No jak wszyscy odjeżdżają, a mamy ze 150 autokarów, no to trzeba jeszcze zadbać o to, żeby mieszkańcy Oświęcimia również mogli spokojnie wjechać, wyjechać i zapewnić im jakiś tutaj komfort poruszania się po mieście, bo wiadomo, że to miasto cały czas normalnie żyje i funkcjonuje. Jakie cele na najbliższe miesiące? Co zamierza Pan zmienić? Coś trzeba zmienić może? Znaczy powiem tak, ja cały czas wszystkim powtarzam, że zmieniać będziemy jak dotkniemy czegoś, co nie działa. Na razie w mojej wyobraźni, w moim wyobrażeniu i w ocenie tego, co tu się dzieje, wydaje mi się, że to działa poprawnie. Natomiast jak zwykle życie pewnie coś zweryfikuje, coś trzeba będzie zmienić, coś poprawić. Może stworzyć jakiś nowy zespół, a może coś zlikwidować. Natomiast myślę, że po 2 miesiącach żaden przełożony nie podejmie próby zmian czegokolwiek, co działa. Najpierw trzeba to dotknąć, sprawdzić. Może się coś nie sprawdzi, a może coś się sprawdzać będzie lepiej, więc trzeba gdzieś coś dołożyć ludzi. No, różnie to było. Niepokoją mnie pewne rzeczy, które się pojawiają, jak na przykład zator. No, w tym momencie, jeżeli chodzi o zator, to ja tam postrzegam, że za niedługo liczba policjantów, którzy jest w komisariacie w zatorze, na pewno będzie niewystarczająca do Małopolskiej Strefy Ekonomicznej, do Energy Lambu, który tam powstał, do ilości ludzi, którzy przyjeżdżają na stawy, żeby łowić ryby w okresie sezonu, na park dinozaurów, na inne rzeczy. Tam naprawdę no, zauważam, że tam potrzeba policjantów i potrzeba ich całą dobę. Natomiast oni tak naprawdę w tej ilości, którzy są z realizacją swoich zadań, trochę mało. Dlatego walczę tutaj o to, próbuję pewne rzeczy zrobić, żeby kiedyś ten komisariat, który planujemy tam wybudować, a takie przymiarki są, listy intencyjne, jeżeli chodzi o burmistrza Zatora i wójta Przeciszowa, w sensie deklaracji kwoty uchwałami są już zadeklarowane. Teraz kwestia, piłka jest po naszej stronie, żeby pewne rzeczy zrobić, podpowiedzieć. No i ucieszyłbym się, jakbym na koniec swojej kariery tam jeszcze gdzieś powstał jakiś komisariat w tym zatorze z prawdziwego zdarzenia, bo rozumiem 25 ludzi. Byłbym szczęśliwy. Zgaduję, że z Krakowa jedzie Pan przez Zator do Oświęcimia. No różnymi drogami, ale przez Zator najczęściej, bo najkrócej. Niełatwiej się będzie przeprowadzić, czy to zżył się już Pan z Krakowem, że ten Wawel być musi? Ja powiem, że ta droga na razie jakoś nie jest dla mnie szczególnie uciążliwa, zwłaszcza, że z radością przyjeżdżam do pracy. Utożsamiają się z tym miejscem, z tymi ludźmi. Więc myślę, że no może kiedyś taki zamiar powstanie, żebym tutaj zaczął mieszkać. Jest Pan policjantem od 30 lat, to kawał czasu. Znaczy to jakiś tam plecak doświadczeń przez te 30 lat człowiek uzbierał, więc teraz jak się pracuje, to zawsze mówiłem, że po takim okresie czasu to przychodzi to dużo lżej, bo człowiek pewne rzeczy już widział, wie. Nie emocjonuje się tak jak młody policjant, który wychodzi, nagle sytuacja stresowa, jakaś interwencja i musi dopiero przemyśleć, żeby to dobrze zrobić, albo żeby samemu na tej ulicy nie dostać w dziubek. A ja po prostu podchodzę z dystansem tego wszystkiego, z uśmiechem, więc wydaje mi się, że warto mieć, popracować dłużej, mieć dystans do pewnych rzeczy i tak ładnie sobie potem pewne rzeczy oceniać z uśmiechem na ustach, wiedząc, jaki będzie tego finał, jak to się skończy. To jest naprawdę komfort, którego życzę każdemu policjantowi. Komfort wynikający z doświadczenia. Kiedyś było łatwiej być policjantem, teraz jest łatwiej, kiedyś było bezpieczniej generalnie. Znaczy ja myślę, wie Pan, że chyba nie ma czegoś takiego, że kiedyś jest łatwiej, kiedyś jest trudniej. To po prostu sytuacja, jaka rządzi pewnymi przypadkami, pewnym okresem czasu, coś jest zawsze na topie. No teraz na topie jest przestępczość internetowa. Kiedyś tego nie było, więc policjanci potrafili jakoś łatwiej pewne rzeczy robić. Teraz jest więcej ludzi starszych, więc są te wszystkie takie kradzieże na wnuczka, na hydraulika, na księdza, na policjanta, kiedy się wchodzi do mieszkania, jakieś tam dobra legenda albo przez telefon dobra legenda i ktoś przynosi pieniądze. No kiedyś tego nie było. Kiedyś nie podstawiało się tak zwanego słupa, jak się brało kredyt na kogoś. No bo tych kredytów się tak nie udzielało, nie było takiego w skali zjawiska. No więc ja myślę, że każdy czas po prostu ma ten
tą swoją specyfikę i trzeba się po prostu do niej dostosować. Natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę na pewno to, że i czasy się zmieniły od wtedy, kiedy ja zaczynałem, ale też się zmienili policjanci. Dzisiaj gro policjantów to są ludzie po wyższych studiach, to są ludzie, którzy mają jakiś pomysł na życie, którzy są sprawni, niesamowicie intelektualnie do oceny pewnych sytuacji, zachowań, szybko chłoną, szybko się uczą, więc to no tylko sobie pozazdrościć takich podwładnych, bo za moich czasów powiem, że różnie z tym. A co szef policji robi po służbie? Jakieś hobby? Wędkarstwo może, bo to... Znaczy, no próbują mnie tutaj koledzy zarazić, natomiast ja tak średnio lubię wodę, natomiast no, tak siedzieć bezproduktywnie i czekać, aż coś się złapie, to do zatrzymań wolę akurat swoją pracę niż te łowienie ryb, natomiast moim hobby jest naprawdę fotografia, historia. To są takie rzeczy, które lubię, robiłem zdjęcia od zawsze. I myślę, że tu też nie przestanę bez względu na to, ile będę miał czasu, bo jak człowiek czymś się zarazi, to jest to pasja. I tak to zostaje. Życzymy powodzenia, panie komendancie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu.